5 października w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Siedleckiego w Gdańsku odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2021-2022. Podczas inauguracji miała miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń. Plany to jedno, możliwości to drugie. Mam nadzieję, że będziemy mogli przetrwać w cudzysłowie bez koronawirusa. Jeżeli to się uda, to zrealizowanie wszystkich zajęć w trybie rzeczywistym. To jest plan i marzenie. Co do spraw związanych z, nie tylko z dydaktyką, ale szerzej, chciałbym, żebyśmy troszeczkę powalczyli w aspekcie sportowym, żeby nasza uczelnia troszeczkę wskoczyła wyżej w rankingach. Już jest się czym pochwalić, bo w tym roku uzyskaliśmy najlepszy wynik na AMP-ach w historii uczelni, ale chciałbym, żeby było jeszcze lepiej. Jest niedosyt, jest głód sukcesu. No i również realizacja planów inwestycyjnych. Jesteśmy w czasie realizacji bardzo dużych, od wielu lat bardzo dużych modernizacji budynku C. Ogłaszamy przetarg na budynek B. Chciałbym, żeby się udało pozyskać środki na remont całego kampusu. Oczywiście to jest nie sprawa jednego roku, nie dwóch lat. To jest długi marsz, ale mam nadzieję, że w tym roku ten marsz zapoczątkujemy. Podczas inauguracji odbyła się imatrykulacja studentów pierwszego roku. Studenci ślubowali zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe oraz kształtować charakter, przestrzegać zasad współżycia społecznego i tradycji akademickich, postępować godnie, jak przystało na studenta, doktoranta i przyszłego absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.